ludzie i ludziska. Z tej strony Recek, a to jest Slender Woods. Czyli można powiedzieć, że taki pierwszy fabularyzowany Slender, czy tak to można ująć, w którym no spróbuję nieco zadziałać, ale póki co może ogarnę tu nieco. Tuż miałem lekkie takie klatkowania. Okej. Zatem co nas czeka? Wiem, że będzie kolejna dawka srogiego kiślu, który po prostu mnie zaleje. Tak jak ostatnio przy Slender the Nine Pages. Kurde. Nie, to był pogrom po prostu już. Chociaż z drugiej strony, skoro to akurat tylko tak straszy. Nie, inaczej, może skoro Slender Sword był tak straszny, to... Kurde, co ja gadam w ogóle? Dobra, nieważne. Skoro Slender ten najpierw był taki straszny, to może w Woods nie będzie już tak wiele zaskoczenia. Zatem mamy Story Mod, Page Collecting Mod i Znak Zapytania Mod. Zatem Story Mod. No niby możemy wczytać tą grę albo zrobić nową. Oczywiście nowa gra. I tu mamy taki zalążek fabularny, który wam tu już przedstawiam. Okej, zatem idziemy dalej. Okej, dziękuję. Tak, tutaj mamy łóżko, tu jakieś coś. Trochę tu zaniedbane, wam powiem. Okej. Moja stara latarka całkiem mocna, ale zużywa tony energii. W ogóle jedna zasadnicza kwestia. Po co niby miałby wychodzić tutaj, sprawdzać co się dzieje tutaj na zewnątrz? To tylko puste beczki. To tylko skrzynia, to tylko beczki, to tylko kartony, zaraz mnie zabiją. Swoją drogą chyba jest jakaś odmiana, gdzie zamiast Slendera nas ściga beczka. Ale pierwsze co się rzuca w oczy to... kompas! No, w końcu już nie będzie aż tyle błądzenia. Ziemne tunele. To niby tam mnie świat prowadzi, ale... Kurde. What the... Wracaj do domu. Szybko, szybko, szybko. Go, 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 go. Tam był Sławciu. Już na mnie czekał. Tego tu nie było wcześniej. No właśnie. Jestem naprawdę uwięziony. Naprawdę coś dziwnego się tu dzieje. Co to za notka? Okej. Progres zapisany. Construction site na zachód. Okej, czyli west, czyli tędy. Idziemy w stronę podziemnych tuneli. Robi się ciemno. Czyżby tu był construction site? A. Kurde, trochę klatkuje ten Slender, wam przyznam. Tu jakieś listki. Jest, construction zone. Co ja tu niby mam znaleźć? Łopata. Tylko teraz pytanie, czy jazda zaczyna się już teraz? Okej, tu mamy łopaty. I've almost lost my home. Okej, mamy klucze. I co, że niby już się jazda zaczyna? Nie, czekajcie. Hmm.
And there's something wrong with him going for. Aha, tunele. Zatem wracamy się. I szukamy drogi do tuneli. Zatem wszystko, co musimy zrobić, to wrócić się do domku. Holy crap! Po co ja to robię? Dlaczego mam się katować? O fuck! Fuck! Sławek! Kto za mną podąża? Ach, tak go zrobiłem, wciula. Fuck! Czy on się uśmiechał? Okej. Okay. Dobra, tu mamy progress saved. Construction site. Dobra, podziemne tunele. Czekamy do pierwszego rozdroża. Construction zone. I okej, znowu wchodzimy do tego kontenera. Najchętniej bym się tam został do rana. Interest to the. No to zaczyna się jazda. Again. No, come on! Sławek! I need something heavy to. Kurde! No, kopie, dyluj rzesz. No. O! Oje. Yeah. Nie podoba mi się to ani trochę. Progres zapisany. Jakoś specjalnie mi się tu nie widzi to miejsce. Wow. Fajnie. Okej, nie ma go. Ale spoko, Sławciu uśmiechnięty. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. On się cieszy na nasz widok. O, 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 była. Aha, kod, którego nie mam. Zatem szukamy kodu. Kolejny kod. Something has opened. Tylko gdzie zostało opened? Nie, to by było za proste. Przybliżę się może do tego mikrofonu albo coś. Nie, stąd przyszedłem. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, dokładnie. 216. Dobra. Zatem dylujemy do tego pokoju. Zamkniętego na hasło. Idziemy cały czas prosto. Nie zrażając się. Nie bacząc na nic. Okej, okay, zatem.
1, 6. Oh yeah. O, coś tutaj jest. Do posiadłości. Bateryjka. Do latareczki. Okej, tu jest wyjście. Tu nie. I że niby mam się teraz wrócić tutaj. Że niby czego zapomniałeś, chłopie? Tu nic. Tu nic. Tu nic. Tu nie da rady. Że niby zapomniałeś się wystraszyć? Jezus Maria. Aaaa. Klucz do posiadłości. Może jakaś wskazówka? Okej, to było dobre. O fuck. Oczywiście, to jest Sławek. On nie da mi normalnie przejść. Tędy. Powiedzcie, że to jest na wprost mnie. Powiedzcie, że to jest na wprost mnie. Muszę przyznać, to jest dobre. To jest całkiem dobra gra już. Taka fabułka. Takie jumpscenki. Nie no, co tu się wypowiadać będę jak głupi. I'm getting sick. I'm getting sick too! Dobra. Tu coś? So mil. Tutaj jeszcze nie. Zatem musimy się wrócić. Okej, jest znak do Underground Tunnels, czyli idziemy tędy. Dobra, znaki. No pozwól mi zobaczyć! Fuck. Nie! Nie w takiej chwili! Tu jakaś jaskinia. Tu zamknięte. Gdzie mnie to niby ma zaprowadzić? Idę. Przed ciebie. Błądzę. O, tu jakieś koniki. Okej, jest. Posiadłość. Tędy. Okej, jesteśmy na miejscu. Teraz tylko znaleźć... Oh yeah. Progres zapisany. To pili są tam zamknięte. Biedę, no, ale... Okej, okay, czyli następny krok... To będzie sawmill. Tylko najpierw przeszukajmy to, co się da. Gdyś dobry, explore to. Okej.
trochę... Okej, okay, widzę, że ktoś lubi sztukę abstrakcyjną. Okej. Okay. Our hand. To umieść go tutaj. Our handa. Chyba nie. Our hand to jest wskazówka ta godzinowa. Czyli gdzieś jest zegar? Co to za dźwięk? Nie chcę wiedzieć nawet. Tu pusto. Minute. What the fuck? Dawaj, dyluj, chłopie! No tu jest zegar, ładnie przecież! Może inwentarz jakiś albo coś? Nie podoba mi się to. Ani trochę się nie podoba mi to. A, tu jest zegar. Coś się odblokowało. Czyżby... No! Head, what the hell is happening? Affecting my mind? Maybe? My baby? Dobra, ten materiał trwa już tak 17 minut, zatem... To by była pierwsza część ze Slender's Woods. Także... Nie ma tu opcji save. A szkoda. Zatem dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was do jego komentowania. Jeśli się wam spodobało, zostawcie po sobie łapkę w górę. A jeżeli uważacie, że to co tu zobaczyliście, to było dla was troszkę za mało, to możecie też zasubskrybować mój kanał. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnej części Slender's Woods, drugiej i ostatniej. Zatem trzymajcie się i czołem.